Siemanko, ja jestem Tricus, witam z kolejnym odcinku z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj otóż jesteśmy na koncie widza, ponieważ ukryłem przed wami jeden taki sekrecik. Słuchajcie, kupiłem na koncie widza wszystkie skiny halloweenowe. Czemu o tym nie powiedziałem? Otóż dlatego, że chciałem po prostu nagrać z tego osobny filmik, jak kupuję wszystkie, a nie pojedynczo, bo to po prostu by było nudne, prawda? I przypominam, że konto widza będzie do wygrania w ogóle w przyszłym miesiącu, czyli w grudniu. Jeżeli subskrybujecie ten kanał oraz obserwujecie mojego Instagrama Tricus, to wtedy będziecie mogli wziąć udział w loterii. A ja tymczasem, patrzcie, bierzemy sobie zadymiarze. Do jakich zadymiarzy będzie w ogóle, słuchajcie, do jakich zadymiarzy były w ogóle skiny? Dobra, do Shelly na pewno. Ej, słuchaj, tak w ogóle to mam dla ciebie naprawdę świetną wiadomość, ponieważ razem z AliExpress mamy mega dobrą promocję. Być może kiedyś cię denerwowało granie w Brawl Stars na telefonie, że to jest trochę takie nieporęczne czy coś w tym stylu, no to słuchaj, teraz możesz kupić z moim kodem TRICUS, wpisanym dużymi literami, taki oto pad na telefon, jedyny pad, który działa ogólnie z Brawl Starsem, z 4 dolarami zniżki, więc po prostu jest to praktycznie za darmo, ponieważ także wysyłka jest darmowa. A, i jeszcze trzeba dodać, że promocja jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla nowych użytkowników AliExpress, czyli jeżeli chcesz dostać te 4 dolary zniżki, to musisz założyć nowe konto. Więc wbijaj, słuchaj, tutaj w linka w opisie i wpisuj kod i możesz sobie nabyć taki oto pad. Więc zagramy sobie każdym zadymiarzem dzisiaj i od razu zapowiem wam odcinek, który będzie jutro. Dlatego, że jutro nagram odcinek, słuchajcie, w którym będziemy, tak ludzie, będziemy grali na padzie w Brawl Stars. Jak to jest możliwe? Myśleliście, że to jest niemożliwe? Otóż ja sprawię właśnie, że to jest możliwe i zobaczymy, co jest tak naprawdę lepsze. A wy teraz, zanim zaczniemy grać, to subskrybujcie kanał oraz zostawiajcie łapki w górę. Dlatego, że warto jest sprawić, żeby czerwony przycisk subskrypcji stał się szary, ponieważ wtedy nie ominiecie żadnego epickiego filmu na tym kanale. Dobra, a tymczasem zagramy sobie może w starcie. Zobaczymy, jak sobie poradzimy i zagramy sobie po prostu każdą postacią, czyli Shelly, Frankiem, Piper oraz Leonem. I zobaczymy, jak sobie właśnie, słuchajcie... Ej, co... Czy ja jestem jakiś super wolny, czy mi się zdaje? Co jest? Czy Shelly dostała spowolnienie jakieś? Shelly była na pewno szybsza. A, bo był balans buff w Brawl Stars. Chyba, że mi się naprawdę coś myli, ale zdawało mi się zawsze, że serio Shelly była, słuchajcie, dużo szybsza. Dawaj, rozwalamy El Primo, Barley! Barley, dobra, rozwalamy ciebie, Barley. Rozwalamy cię, Barley, no niestety, sorki. Sorki, Barley, ale cię rozwalamy. Dobra. Tą rozwalamy także. Okej. Okay. Ja nie mogę, co za jazda. Ej, a... Nie wiem, może mi się zda... Nie no. Powiedzcie mi, czy Shelly dostała debuffa do chodzenia, że dawniej szybciej chodziła, a teraz chodzi wolniej, dlatego że naprawdę nie ogarniam ludziska, a chciałbym bardzo to ogarniać, więc to mam nadzieję, że mi pomożecie z ustaleniem tak naprawdę tej wersji wydarzeń. Dobra. No nie, myślałem, że El Primo nam pomoże w rozwaleniu tej Shelly. Dobra, widzicie, już na pewno będziemy mieli i tak dobry wynik, czy tak naprawdę wygramy, czy przegramy tą rundkę, więc już się można tak naprawdę cieszyć z wyniku. Okej, okay, tutaj, gdzie jest ta Shelly? Tutaj? Nie. Gdzie ta Shelly się schowała? Ej, o co chodzi? O, tutaj jest. O nie, jestem pomiędzy dwoma walczącymi, a to nie jest fajne, ludzie. To w ogóle nie jest fajne. Dobra, Shelly, rozwalamy tego El Primo. O, dobra, mam 8, słuchajcie, power cubesów. W ten sposób ją musimy porozwalać. O nie, co ty masz taki damage, Shellka? O co, jest jeszcze jedna? O co chodzi? Jak to jest w ogóle możliwe, że jeszcze jedna się uchowała? Lol. I to z jednym, ona musiała kampić przez całą grę. Dobra, tutaj jest. Okej, okay, tutaj jesteś. No, ej, gdzie ty? Tutaj jest, dobra. Ej, my przegramy zaraz, ludzie. O, dobra. Dobra, chill, mamy to. Mamy to, ludziska, to było naprawdę niezłe. To było naprawdę niezłe, ale serio zdaje mi się, że Shelly została spowolniona. No w sumie była trochę za mocna według mnie. Cały czas jest za mocna, cały czas to jest chyba najmocniejsza postać w Brawl Starsie. No ale i tak się nią fajnie gra. Dobra, to teraz skoro tak ładnie wygraliśmy, to pora w takim razie, o nie, dwa razy kliknąłem z rzędu w to. To pora w takim razie teraz sobie coś przegrać, ale dobra, chwila, zenchantujmy sobie Franka. Bierzemy DJ Franka i gramy sobie z tym skinem.
odcinkiem. No i na pewno to będzie, słuchajcie, mega, mega fajne. Chociaż nie wiem, czy to będzie mega, mega fajne, skoro najprawdopodobniej przegramy, bo to jest Frank, a to nie jest dobra, a ręka w ogóle do Franka. Więc mam nadzieję, obstawiajcie, którzy będziemy. Ja obstawiam, że będziemy ósmi. Tak. Ja obstawiam, że ósemeczka to jest nasz wynik na tą rundę. Na pewno nie będziemy pierwsi. No ale z takim nastawieniem to ja na pewno nie wygram, słuchajcie. Trudno by było, żebym wygrał, mówiąc, że na pewno przegram. No dobra, ale dobra, weźmy sobie... Dobra, okej. Okay. Co? Jak easy? No dobra, już nie będziemy ósmi, słuchajcie. No kurczę, nie udało mi się mój challenge bycia ósmym w Brawl Stars. Ja nie mogę. Co za pech. Dobra, to teraz najlepszą strategią na Franka jest, słuchajcie, żeby troszkę przykampić. O nie, ten tutaj. Dobra, mamy go. Nara, mordo. Nara. Sayonara. Okej, okay, ta chyba nie będzie chciała się z nami bić w ogóle. Ej, poszło nam lepiej niż myślałem. Kurczę, co za lipa. A ja chciałem przegrać sobie. A tutaj taki pech nam się trafił, że tak dobrze nam idzie. O, tutaj myśli, że nas rozwali dzięki swojemu ultowi. No dawaj. Dawaj, spróbuj. Ojejku, ile ty mi damage'a zadajesz. O kurczę. No tak, spróbuj sobie podejść. Okej, okay, my się tutaj schowamy, a jak ona tylko podejdzie, to uwaga, walec, pyk! O, no nie. Ej, no dobra, a gdzie jest trzecia osoba? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie jest trzecia osoba, z którą mamy walczyć? Okej, okay. O nie, było blisko. Dobra, ona zaraz będzie musiała walczyć z trzecią osobą, skoro idzie tędy. Okej, okay, dobra, kto jest trzeci? O nie, Brock! Dobra, nara. I jeszcze, o nie, myślałem, że ult jeszcze uda się odpalić, no dobra. Ej, kozacko, ja nie mogę, jakie to było easy, ludziska, jakie to było mega, mega easy. Każdą gierkę sobie wygrywamy, dobra, no to teraz w takim razie przegramy. Może nam się uda w końcu przegrać, słuchajcie. Może nam się uda przegrać, o, darmowa skrzynka tak w ogóle, dobra, weźmy sobie ją w takim razie. Okej, okay, to w takim razie, jeżeli chcemy przegrać, no to teraz Piperka, okej, ale ulepszmy ją troszkę. Dobra, i gramy z tym skinem także. Dobra, słuchajcie, zdobywamy Power Cubesy, okej, pierwszy Power Cubes, mamy go, okej, kozacko, pierwszy jest. Teraz drugi. Dobra, czy to automatycznie będzie trafiać? Okej, drugi Power Cubes, kozacko. Tutaj jest Sandy. Ojeju, Sandy, Sandy, chyba cię coś walnęło, ojej, Mortis, chyba cię coś walnęło, ojej, Brock, chyba cię coś zaraz walnie, ojej, Mortis, jejku, ojej, Leon, chyba cię bomby rozwalą, sorry ludzie, dobra, już się ogarniam, przepraszam, ja po prostu się zbyt wkręciłem w granie. Ja nie mogę, chyba każdy z was tak kiedyś miał, prawda? Okej, dobra, gdzie są jakieś typy? Halo, tu Piper! Dobra. Dobra, ej, z tym to może być trudne nawet. Go będzie trudno trafić. O nie, jednak nie będzie go trudno trafić. Jeszcze jeden hit. Pyk! Nara! Wygraliśmy. Ej, kozackie to było. To była kozacka runda, ludzie. W opór to było mocne i dobre. Aż to nie wierzę po prostu, że aż tak rozwaliliśmy. Ja nie mogę. Dobra, to w takim razie ostatnia rundka Leonem. Dobra, ostatnia rundka Leonem. W takim razie, gdzie on jest? Gdzie ten Leon? Dobra, tutaj. I uwaga, ludzie! Po raz kolejny, słuchajcie, nie przegraj challenge, nam niestety nie wyszedł. Patrzcie, jesteśmy numerem 1, nawet jeżeli przegraliśmy. To i tak wygrywamy, słuchajcie. Więc ludziska, w tym odcinku to by było na tyle, ja się z wami będę żegnał. Przypominam o tym, że jest mój kod Tritsus na AliExpress dla nowych użytkowników, więc go wykorzystujcie. To wtedy będziecie mieli po prostu pada praktycznie za darmo. Ja się z wami będę żegnał, to było na tyle, na razie.